Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Jak widzicie i na pewno widzicie po tytule i widzicie po tym, co jest na ekranie, jest to Guild Wars 2. Guild Wars 2. Nie zamierzałem w ogóle kupować tej gry i jej nie kupiłem, zaznaczmy od razu. Dlatego, że jakoś nie przepadam za MMO, dlatego, że nie rozkminiam w ogóle, co tutaj się dzieje. Ale miałem okazję, wszyscy tak mówią o tym Guild Wars 2 i miałem okazję zdobyć klucz na stronie Fabryka Kluczy. Rozdawali do Head Startu Guild Warsów dwójki klucze. Oczywiście ograniczona ilość, ale jakoś mi się udało załapać. No i po prostu ściągnąłem, zobaczyłem, z czym to się je i powiem wam, że jestem zauroczony tą grą, jak ona wygląda. Nadal nie rozkminiam, co tutaj się dzieje, więc proszę mnie tutaj nie hejtować, bo ja MMO w ogóle nie ogarniam. Ale fajnie to w ogóle, strasznie przyjemnie to wygląda. Ta muzyczka, no normalnie miodzio, naprawdę. I ta pani, która to jest, ale ja wam pokażę ją troszeczkę z lepszej strony. Zaraz, gdzie tutaj było? Hero, tak jak ją ubrałem na samym początku, myślałem, że ona tak będzie wyglądać, ale nie, przecież MMO też się opiera na tym, że ubieramy swoją postać i to widać. Ale ja wolę ją w takim oto stroju. O, jakie refleksje, jakie słońce, jakie cienie, o, no to już nie. Okej, ale tak się prezentuje moja postać. Oczywiście wybrałem człowieka, kobietę. No jak mam patrzeć na tyłek jakiejś postaci, to już wolę kobietę, prawda? No musicie przyznać, że urodziwa. Urodziwa, jeszcze taka jakaś azjatycka uroda. Krótkie włosy. No ładnie, ładnie wygląda. Takie postacie lubię. Ale okej, co jeszcze wybrałem? Tam było w cholerę opcji, ja się na tym nie znam. Wybrałem, ale to z tego co najważniejsze. Wybrałem człowieka, kobietę, elementariankę, tak? Dobrze mówię? Albo się mylę, nie wiem. Możecie zobaczyć to wszystko, jeżeli ktoś się zna, to możecie zobaczyć to wszystko tutaj po tych skillach, czyli jestem, nie wiem, jakimś magiem, jakby to można było przetłumaczyć na normalny język RPGowy. Bardzo ciekawie się nią gra, fajnie. Podobają mi się te czary, naprawdę są takie efektowne. O, patrzcie, na przykład taki kieł jakiś ognisty, mam jakiegoś takiego fajnego ptaka, w ogóle mogę czarować w mieście, to jest fajne. No i oczywiście jakieś takie inne, pomniejsze czary. W ogóle, sorry, jak mnie będzie słychać raz lepiej, raz gorzej, ale siedzę bokiem do klawiatury, myszki i mikrofonu, bo jeszcze komputer ten nowy mam tutaj z boku i wszystko jest tak porozrzucane po całym pokoju. Monitor mam nie w tym miejscu, co trzeba jeszcze, dlatego możemy być czasami źle słychać. Ja w ogóle dostanę jakiegoś skrzywienia kręgosłupa przez to. No ale okej, to będzie krótkie, to będzie krótkie. W ogóle idźmy zobaczyć jakiś tutaj... would you like to... story? Tak, ja oczywiście, bo ja jestem RPGowcem, można tak to nazwać, więc chcę rozwiązywać, chcę wykonywać kolejne zadania. Te zadania, które są takie jakieś na zewnątrz... A może zmienimy sobie, bo jakbyśmy mieli walczyć, to lepiej mieć te dodatkowe rzeczy. Mam tak, defense, aha, no widzicie. Mam o 3 lepszą obronę i plus 5 do powera. O, przepraszam, trochę krzyknę w mikrofon. Tak, no, tak gorzej wygląda ta nasza koleżanka, ale no cóż tutaj rywać, cóż zrobić. I te zadania, które są gdzieś tutaj na zewnątrz, w tym świecie, gdzie wypisuje mi, że jakiś tam event nearby, to są jakieś takie dziwne. Ja oczywiście powtarzam cały czas, że ja tego nie ogarniam tak do końca, z czym to się je. I coraz... Ale powiem wam tak, jestem zauroczony tą grą, to jeszcze raz wam powiem, i zastanawiam się, czy jej tak naprawdę nie kupić, czy nie grać w nią. Wiem, że to jest cholerny pożar czasu. Ej, zaraz, jak mam tutaj dojść? W to miejsce. To jest cholerny pożeracz czasu, te MMO, z tego co słyszałem. W ogóle nie umiem się jeszcze tym poruszać. Nie wiem, czy mam się poruszać wsadem. Oj, jakieś spadki FPS-ów. Nie wiem, czy mam się poruszać wsadem, czy mam się poruszać myszką. No, wiem, że myszką tak, lewym przyciskiem myszy się obracam. No, ale jak chcę iść gdzieś, no to mi się ta kamera prostuje. No, dziwne to sterowanie jest. O, mogę też jeszcze prawym przyciskiem myszy, przepraszam, sterować. No, ale to jest uciążliwe, więc chyba raczej wsadem. Dobra, to chyba tutaj musimy wejść. Ale zaraz, ja tutaj byłem? Nie, byłem w podobnym pomieszczeniu.
Byłem w podobnym pomieszczeniu. Zaraz, wyżej jeszcze? Niestety ten Guild Wars jest dosyć wymagający, powiem wam. Nie, na dole. Ten Guild Wars jest dosyć wymagający, dlatego że na moim starym kompie oczywiście normalnie gra chodziła spokojnie na jakiś tam medium, jednak już przy włączonym frapsie to klatki były tak o granicach 20 albo nawet i mniej. Kto ty jesteś? Tok. F. Easy, Andrew. Here, drink this. It probably tastes terrible, but it'll get you back on your feet. Settle down, Dad. I'm here now, and you'll be better soon. Thanks to you, my friend. And please, can you thank Captain Thackeray for us? Of course. I need to speak with him anyway. I've learned something important he needs to know. Speak with Captain Thackeray, jakiś co? Nie widzę, bo jestem za daleko monitora. I podobają mi się cholernie tutaj te dialogi. One powraca, znaczy pojawia się taka jakaś właśnie przed chwilą, jak widzieliście, inna scenka, w której są wyświetlane postaci. O, czy ja mogę to obrabować? Nie. Teraz ten będzie chrapał. No i te dialogi są właśnie w taki sposób odbywane. Mi się to bardzo podoba. Jeszcze takiego czegoś chyba w grach nie widziałem. Muszę podziękować, tak? Nie, muszę porozmawiać z jakimś tam kapitanem. A gdzie ten kapitan jest? To ty jesteś? Tak, ty. O, właśnie. O tym mówiłem. Bardzo to, no, urodziwie. Urodziwie. Captain Thackeray, what are you doing here? I... We came to check on the tavern keeper. A tak, pogadam sobie jeszcze z wami. Podoba mi się to, że te dialogi wszystkie są takie mówione przez jedną postać, przez drugą postać, a nie jakieś takie czytane. Captain, I found the medical supplies, but there's something else. Twitchy Jake was there. He's free, even though he was arrested in the tavern brawl. Is that so? There's been no trial. Those troublemakers should still be in prison, unless they've been deliberately freed. But who would do that? And why? They'll never tell us willingly. I'd send someone to infiltrate their hideout, but they know my serf. I'll go. I don't want Big Nose Ted and his gang on the loose. And I still owe them for hurting my friend. What a brave little soldier you are. You'll need a disguise, of course. Hooligans only talk freely to each other. I can tell you where their hideout is. All you need is an outfit from one of the bandits themselves, and you're in. Leave it to me. I'll get the gear I need to blend in and see what they're up to. Outstanding. Pull this off, and you'll be doing Kryta and her queen a great service. And you will have impressed me yet again. Good luck. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za good luck. Dobra, z kim jeszcze mam? Już, tak? A, no właśnie, i tak, zaliczyliśmy jakiś tam quest, teraz mogę sobie coś wybrać. Mogę sobie wybrać jakąś nagrodę. To są chyba wszystkie jakieś rzeczy. Aha, dobra. Tak, 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 tak. Z tego, co widziałem, byłem w jakiejś kopalni, w której mogłem coś wykopać, jednak potrzebowałem kill-offa i chyba tutaj właśnie są narzędzia, które trzeba mieć na wyposażeniu, żeby cokolwiek zrobić, na przykład, żeby zebrać jakieś tam kłosy i tak dalej. Dlatego tak, co możemy sobie tutaj wziąć? Siekierę, jakiś tam sierp, czy kill-off? A, weźmiemy sobie sierp. Accept. O, super. Co to jest? Skill points and utility skills. Aha. Dobra, tego mi się na razie i tak nie chce czytać. Ten w ogóle klucz jest chyba do dzisiaj albo do jutra ważny. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Co mi się tu wyświetla B? Jakie B? No w ogóle ja tego nie rozkminiam. Cicho mi tu być. Sobie to może tam później jakoś poczytam o tym, jak będę już miał kupować tą grę, no bo co. Dobra, mapka. W ogóle ta mapa mi się podobała. Kurde, ale ona jest fajna. Okej, okay, spadamy stąd w takim razie. Tylko którędy? Tędy, tak? Być może w końcu natrafimy na jakąś jatkę, bo bym chciał jeszcze sobie tutaj powalczyć. Exit? Tak.
Aha, jeszcze w ogóle taka inna sprawa. Dlaczego, kurde, mam... Aha, może to jest i dobre, ale denerwuje mnie to, jak mam ograniczone miejsce w ekwipunku. Dlatego, że no, nie mogę sobie spokojnie tego wszystkiego zbierać. Jeżeli ktoś... O, tutaj się teleportniemy. Jeżeli ktoś wie, jak w ogóle rozszerzyć, powiększyć miejsce w ekwipunku, albo nie wiem, kolejny plecak zdobyć, to niech powie, bo ja nie mam pojęcia. Będę musiał się pytać wszystkich was. Dobra, teraz stąd wyjść trzeba, okej. Okay. Ile tu jest teleportów? Ja nie mogę. Aha! Jaka miła muzyczka! O kurde. Fajnie, fajnie. Dobra, gram oczywiście na serwerze tym Black Tide, czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest gdziekolwiek. Nie wiem, czy tu jest gdziekolwiek jakaś informacja o tym. Dobra, rzućmy okiem na mapę. Gdzie mamy jakiś ten. Nasz quest. Nasz quest gdzieś tutaj powinien być. Tutaj jest quest. Czyli co? Czyli nie, no to na nóżkach pójdziemy chyba, nie? Na nóżkach pójdziemy. Czy tędy da radę? Wzdłuż murów zamkowych. Czy raczej nie. Przed chwilą w ogóle się spotkałem z tym, że jacyś tam europejscy gracze narzekali na polskich graczy, że zrobili ten serwer jako polski i rozmawiają po polsku i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem. Jak ktoś chce pisać w swoim języku i ma z kim pisać w swoim języku, to czemu nie? Ja na przykład bym nie chciał, żeby, dajmy na to, jakaś osoba widziała to, co piszę na czacie do moich kolegów z Polski, tak? Jeżeli go to nie dotyczy, to w ogóle po co na to zwraca uwagę, nie? Chociaż czasami jest to denerwujące. Ale to nie jest jakaś tam gra drużynowa, prawda? Zespołowa, znaczy się. Tak jak na przykład LOL. Ostatnio się spotkałem, miałem jednego randoma, czy tam dwóch, którzy pisali do siebie po turecku. O, jasny gwint. No i w ogóle kombinuj coś z nimi. O, króliczek! Patrzcie, mogę go zabić. Jep! Dup! Ale fajnie, nie? Dobra. Recommend 6 level. Czy wchodzić? A, wejdźmy. Najwyżej mnie zabiją. Na pewno nie będę miał tam żadnej pomocy. Loading, loading, loading! W ogóle fajnie to wygląda. Jest chyba tutaj na jakichś tam max detalach się ustawiło domyślnie. I te klatki dosyć na wysokim poziomie stoją. Dobra, no ładuj, ładuj. Bo już mnie kręgosłup boli. Auć. No, chyba jakaś większa lokacja albo co. Chociaż śmiesznie mówić o dużych lokacjach w MMO, nie? Tutaj wszystko jest duże. Jestem za daleko, nie widzę w ogóle tych. O jasny gwint! O jasny gwint! Ty głupi! O nie! Gin! No patrzcie co za łajza! Patrzcie co za łajza! Zje mnie! Nie, nie zjadł mnie. Uhu. Ale loser! No ale... Ej, co ja wziąłem jakąś kieckę? Co to za kiecka? What the fuck? Aaaa, kamuflaż. I see. Enter the bandit hideout. Czyli musimy się wtopić w tłum. Tak? No tak. Tylko że to jest... Jak ja tam wejdę, a jest potrzebny 6 level i nagle, kurde, mnie odkryją, to będzie niezła zabawa. Okej, okay, F. Knock, knock. Welcome to the barbecue, new meat. My name's Switch. I'm called Shadow. I, got out just today. Free pardon, huh? Me too. Cheers for the ministry, eh? Who'd have known they were such an understanding bunch? We're gearing up for a big job this time. Make yourself useful and ask around for something to do. No i musimy porozmawiać z bandytami. Porozmawiać z bandytami. Gdzieś tu są bandyci. Czy tu jest jakiś większy obóz?
Mapę chyba mamy jakąś ograniczoną, z tego co widzę. Tak, czyli jesteśmy w jakichś tam podziemiach, te czerwone kreski raczej... Z tego co się orientuję... pokazują nam, jak jest ograniczony. Dlaczego nie mogę iść dalej? Okej, okay, zawsze mogę coś przeskoczyć. O, wszyscy są na zielono, więc raczej chyba nikt z nich nie będzie mnie atakował. Okej, okay, z kim ja mogę porozmawiać? Kto może mi dać jakiegoś questa? Chciałbym jakiegoś questa. Come on, I'm too good looking to be so... Nie chcę im się tego czytać, szczerze powiedziawszy. You just watch yourself. A, kobieta chyba mnie nie lubi. Tutaj nie ma... Ciekawe, czy tu będą w ogóle jakieś... nawiązania do... stosunków damsko-damskich. Lub męsko-męskich. O, jeszcze druga sprawa. Jak wejdę w ogień, to się podpalę? Nie. No nie, no... I całe te realistyczne... Cały ten realistyczny shit poszedł się... pierdzielić. A czy jak stanę mu na drodze, to dostanę? Też nie dostanę, no nie. O. O, on jest chyba 6 level. To nie jest zbyt dobre. No, lej go! No i uciekł, no nie, McVin. Okej, okay, pokonaliśmy go, super. Ale nadal nie dostałem żadnego questa. A to co to jest? Increase... O, skończyło się. Dobra. Z kim mogę porozmawiać, żebym dostał questa? Dajcie mi questa. Taki wielki świat, a ja nie mogę dostać questa. Nikt nie chce mi dać questa. Ach. Może wy tutaj na jakimś jeziorku, nie? Nie. O jasny gwint! O jasny gwint! Co to ma być? Co to ma być? Co to jest? Co to jest? Coś mnie goni! Ała. A jak stanę tutaj, to ciekawe czym jest je. O, wróciły. Spoko. W ogóle to życie mi się odnawia z tego co widzę. Jak mnie nic nie atakuje. A to ma wszystko 6 levele. A, atakuj. Ale tylko jednego. No nie wszystkich! Tego jednego, który był tutaj brzydalem. O, ten. Ten ząbek mi się bardzo podoba. Ząbek z nieba. I chyba wszystkich rozwaliłem. Ale jestem OP! Ale jestem OP! Dobra. Możemy coś tu otworzyć. Nic ciekawego. Też nic ciekawego. Cóż to są za drzwi? Co new? Dlatego nie mogę otworzyć. Ale czy ja jestem taki mały, czy te drzwi są takie duże? Dobra, szukamy dalej tego questa. I to się nazywa być noobem w MMO. Jak mnie nic nie prowadzi za rączkę, to nie mogę sobie znaleźć odpowiedniej do osoby, z którą muszę porozmawiać. Z tymi wszystkimi tutaj na górze, na dole porozmawiałem. Więc chodźmy gdzieś tutaj. You talking to me? Tak, I talking to you. You just watch yourself. Dajcie mi questa. Nie, spierdzielam stąd. A zaraz. Tam w prawym górnym rogu jest napisane Talk to the Bandits. Ale ze wszystkimi porozmawiałem, więc chyba... albo kogoś ominąłem. Albo jestem taki... jakiś ryży. Dobra, spierdzielam stąd. Pójdziemy na jakąś ustawkę. Na ten ładny, kolorowy świat. Ciekawe, czy jak za drugim razem tutaj wejdę, to będę miał już ten ubiór, czy będę musiał... Ale zaraz. Return the instance.
or you will be kicked. No to ja chcę być kiknięty, jak najbardziej. O nie! Jest ciemno! A tak ładnie było, kurde. Podejdę do mnie, czy nie? Co to jest w ogóle? Dobra. W takim razie, nie wiem, możemy się gdzieś tepnąć, kurde. Mamy w ogóle jakiś cmentarz? Coś tutaj ciekawego będzie jeszcze więcej, czy nie? Kto ty jesteś? Ty jesteś Batek! Na jednego hita. No i właśnie, your inventory is full. A czerwona teczuszka mi się tutaj świeci i patrzcie, ile mam rzeczy różnych, dziwnych, śmiesznych. I nie wiem, co z nimi zrobić. Nie wiem, co z nimi zrobić. Gdzie jest... Czy da się w ogóle gdzieś... dać w depozyt, czy ktoś je sprzedaje, znaczy kupuje, skupuje, nie wiem, nie wiem. Wejdźmy sobie gdzieś tutaj w jakieś inne miejsce, gdzie już coś tutaj opanowałem. O, na przykład tutaj, tutaj byłem bardzo... O, tu, proszę, 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 tu bym chciał dojść. Czy ja mogę się gdzieś tutaj tepnąć? Nie, tutaj jest tepek chyba, nie? Tu jest tepek. On kosztuje... 6! 6 brązowych miedziaków. Eat my dust. Eat my dust? To gdzieś ja to słyszałem. Dobra. Z tego co wiem, to te serduszka takie, które mamy tutaj na mapce, pokazują, że możemy komuś pomóc. Tutaj wszystko po prawej jest dla mnie już za słabe. Rabbit. Dobra, idziemy. Przepraszam, czy ja jednym takim ząbkiem nie zabiłem rabita? Party. Co party? Nie party, nie chcę nikogo w party. Ja jestem samotnym wilkiem. Ładniej tutaj jest, jak jest dzień. Chociaż nocą też jest dosyć ładnie. Website. To mi się też nie podoba na przykład na tych niektórych serwerach, że niektórzy się reklamują. Niektórzy się reklamują. Oho, new event nearby. I później pełno na tym czacie jest tego spamu takiego. Jaki fajny ból. On ma tylko 5 level. No to jest po tobie. Bie. Gdzie on jest? Jeszcze w ogóle muszę trochę poczytać, co to są za te... Gdzieś tutaj było. O właśnie, to. Karma. Czy to jest karma, taka karma, jak ja myślę, że to jest karma? To wiem, że to jest hajs, nie? A ta karma, nie wiem, co, że ludzie mnie lubią? A ty co to jesteś? Search. No jasne, że oczywiście mam pełny ekwipunek, więc nic stąd nie zbiorę. Ale wypadałoby, chyba event zaliczyliśmy, bo to trzeba było zabić tego byczka, albo mi się zdaje. Pójdę sobie odblokować następny checkpoint i on chyba jest tutaj, waypoint, no właśnie, się nazywają waypointy. Assist former Eda, dobrze widzę, dowidzę. Jak już wspomniałem, mam strasznie daleko ten monitor. Dobra, to jest waypoint, więc sobie do niego podejdźmy, nie wiem czy on się odblokuje wtedy. Tak, on się odblokował. 117 expa mamy. Gdzie jest to serduszko, kochane? Może nam powie, co ona ode mnie chce. Czy on. Co ty chcesz, kochana, ode mnie? Some farmers use Silvari workers during the growing season. I want to look into that. May Melandru guide you. Apple pie, do you care around here? Poczekajcie, muszę... Aha, czyli musimy odpędzić z tego, co widzę... te... Pajączki i... nietoperze.
No, tu sobie troszeczkę powalczymy. Nie wiem, które one mają levele. Czwarte levele tylko mają, spoko. Ej, 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 ale nie uciekajcie! Ja wiem, że was muszę przepędzić. Co to jest? Armor 24, power 5. A ja jakie teraz mam w tym momencie? Armor 24, power 5. To jest chyba jakiś taki tam domowy, początkowy. Nie widziałem tutaj jeszcze żadnego pajączka. Czy tu jest jakiś pajączek? Ty, co ty nie zginąłeś? Zginął. A, jakiś pajączek. Gdzie tu jest jakiś pajączek? Chodź, chodź, chodź. Tu są pajączki! Super! Super. Jeszcze trochę i chyba nam się odblokuje kolejny czar. Nie, czy ja już mam czwarty? Firewall. Mam firewall. I co, przez to ludzie nie mogą przechodzić? Znaczy, przez to wrogowie nie mogą przechodzić? Wow. Nice one. Kurde, ile ja postaci tutaj nie widzę, to wszyscy mają w ogóle jakieś inne te skille. Takie naprawdę wszystko jest takie efektowne. I płynne. I płynne. To jest też dodatkowy plus i atut. Czy ja coś to jeszcze... Czy ja coś to jeszcze mogę zrobić? Co to jest? To jest królik. Ja królika nie chcę. Dobra. To chyba będzie na tyle mojego lamienia tego Guild Wars. Na pewno będziecie mieli okazję cholernie dużo materiałów widzieć na YouTubie właśnie z Guild Wars 2. U mnie też się on pokazał, nie dlatego, że wszyscy grają, ale po prostu dlatego, że chciałem zobaczyć na własnej skórze, dlatego, że ja nawet w Guild Warsy 1 nie grałem i z MMO miałem praktycznie do czynienia tyle, co zainstalowałem sobie DC Universe jakieś tam pół roku temu i mi się nie spodobało. To mnie urzekło i powiem wam szczerze, że no, zastanawiam się, czy nie kupić sobie tego normalnie. Jak już wspomniałem, to był klucz z fabryki kluczy do Head Startu, czyli jeszcze mam dzisiaj czas na grę lub może jeszcze jutro. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki króciutki, znaczy króciutki, normalny gameplay. Właśnie z Guild Wars 2 i moją wspaniałą, jeszcze się zaprezentuj tutaj kochana. Na koniec. O właśnie. I moją wspaniałą, kochaną czarodziejką. O. O, o nie, tak się nie da, kurde. No dobra. Trudno. W takim razie do zobaczyska. Być może jeszcze z Guild Wars. Na razie, cześć.